ten plebiscyt jest potrzebny, bo pacjent czuje naturalną potrzebę odwzajemnienia się temu, kto pomaga mu być w pełni zdrowym. To jest 8. edycja. Myśmy włączyli się mniej więcej od 5 lat do tego. Uważamy, że lekarze, którzy godnie, dobrze pracują, są godni tego, aby im podziękować wspólnie z redakcją Echa Dnia, która jest organizatorem plebiscytu. Izba Lekarska przygotowuje gratulacje, odznacza, dziękuję. I taka jest nasza rola, by tych, którzy dobrze pracują, widzieć i nagradzać. Jak każdy plebiscyt, który organizujemy w naszej redakcji, ten również organizujemy pewną metodologię. Jako redakcja wybieramy lekarzy w poszczególnych powiatach, wybieramy w samym Radomiu, a potem wybieramy z tych wszystkich, z tych, którzy otrzymali największą liczbę głosów, tak zwaną złotą dziesiątkę. Pierwszy etap to w ogóle nominacje, ponieważ żeby głosować na lekarza, trzeba iść na jakiego lekarza? Pacjenci, ludzie zaufania publicznego mogą zgłaszać poszczególne nazwiska lekarzy i później odbywa się głosowanie na tych wszystkich, którzy zostali zgłoszeni. W tym roku była to liczba 116 lekarzy. Ta 8. edycja w ogóle jest wyjątkowa, bo jest rekordowa pod każdym względem, a głównie pod względem ilości oddanych głosów. Czytelnicy oddali ponad 29 tysięcy głosów, co naprawdę będzie trudno, podejrzewam, powtórzyć. Jest to okazja, aby pacjenci wyrazili swoją opinię o pracy wielu lekarzy, z którymi się spotykają. Jeżeli są zadowoleni z ich leczenia, troski, podejścia, no to wtedy głosują. Jeśli tych głosów jest dużo, to na ich podstawie można wnioskować, że praca lekarzy w terenie, na pierwszej linii frontu, jak my to mówimy, lekarzy lecznictwa podstawowego, rodzinnych, jest prawidłowa. Życzymy zdrowia i sił do dalszej pracy. Dziękuję. Nasz zawód jest ciągle zawodem zaufania publicznego i to, że pacjenci sami zgłaszają lekarzy, doceniając ich pracę, ich zaangażowanie, to jest naprawdę wspaniała sprawa. Ilość głosów, która została oddana w tegorocznym plebiscycie, blisko 30 tysięcy, pokazuje, że to ważny dla pacjentów plebiscyt i pacjenci lubią w ten sposób doceniać swoich lekarzy, swoich doktorów. To jest taki moment, gdzie pacjenci mogą powiedzieć dziękuję. Dziękują za to, że lekarze leczą, że się nimi opiekują, że troszczą się o ich zdrowie, że naprawdę całe swoje serce wkładają w tą jakże trudną pracę. Panie po raz ostatni. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia i zdrowości. Dziękuję bardzo. Na razie tak. Nie spodziewałem się, że zajmę pierwsze miejsce z tego tytułu, że zawód chirurga nie jest tak popularny. Ludzie większy kontakt mają z lekarzami rodzinnymi, czyli z lekarzami pierwszego kontaktu, z pediatrami. Także chirurg jest troszeczkę dalej. Jest to taka dziedzina nauki, gdzie ludzie się boją chirurgów. Nie wiem dlaczego, ale myślę, kojarzy im się to z jakimiś nieprzyjemnymi przeżyciami, z bólem. A w tej chwili jest to całkiem inaczej. Zawsze mówimy te 3 razy sztuki, ja dzisiaj jestem 2 raz występuję. Jestem bardzo zadowolony. Nigdy się nie spodziewałem, że będę na takiej uroczystości. Ja oprócz pracy na oddziale wykonuję też pracę w poradniach specjalistycznych, poradni chirurgii onkologicznej, poradni chirurgii ogólnej i medycyny estetycznej, gdzie pacjentów ambulatoryjnie przyjmuję około, no myślę, że 150 tygodniowo. Więc zabiegów u mnie na oddziale jest rocznie wykonywanych ponad 600. W Polmediku wykonuję tych zabiegów około 1000 rocznie. Więc myślę, to jest też duży kontakt z ludźmi. Ludzie przychodzą z różnymi problemami, nie tylko stricte chirurgicznymi, zabiegowymi, ale do diagnostyki, do pomocy, do kwalifikacji. Także możliwość pracy w Radomiu też poszerzyła, prawda, grupę pacjentów, którzy do mnie docierają. Myślę, że to wszystko wpłynęło na to, że chcieli nami zagłosować. Ludźmi nie jestem zmęczony, tylko systemem. Także to jest ważne, że taka liczba rekordowa, jaką uzyskał pan doktor Krzysztof Jakubowski, jak jest cenionym lekarzem, ale to też
świadczy o naszej społeczności i wrażliwości naszych mieszkańców, że potrafią docenić ludzi, którzy oddają swój czas, pracę, poświęcają swoją rodzinę dla drugich. I cieszymy się, że z naszej miejscowości, skromnego miasta Bionki, mamy taką zacną osobę, lekarza roku 2013. To naprawdę wielka sprawa, że taki plebiscyt jest i że pacjenci mogą docenić po prostu nasz zawód, szczególnie w takim trudnym czasie, gdzie rzeczywiście służba zdrowia jest bardzo zbiurokratyzowana i mamy ciągle za mało czasu dla pacjentów, dużo mniej niż byśmy chcieli. I może właśnie przy okazji takich plebiscytów jest czas na zastanowienie się, że trzeba to zmienić. I docenienie w takim plebiscycie właśnie lekarzy przez pacjentów świadczy o tym, że mimo trudności systemowych oni jednak znajdują czas dla tych pacjentów. Na szczęście na całym świecie służba zdrowia i medycyna polega na tym, że człowiek chory przychodzi do lekarza i u niego musi spotkać życzliwość, serdeczność, troskliwość i opiekę. System, jaki by nie był, on pomaga lub przeszkadza. Tak się dzieje, że od dłuższego czasu każdy wprowadzany przepis jest utrudnieniem. My bardzo to odczuwamy boleśnie, ale również i pacjenci, stojąc w kolejkach, nie mogąc dostać się do lekarza, do specjalisty, to dla nich jest bardzo niedobre. I my, rozumiejąc te trudności pacjentów, staramy się po prostu wynagradzać ich serdecznością i podejściem ciepłym do ludzi. Po prostu być człowiekiem dla człowieka, wbrew systemowi.